Witamy serdecznie. Kolejne spotkanie. Warto filozofować. Piotr Lipski. Jacek Wojtysiak. I nasz dzisiejszy temat: konsumpcjonizm. Dlaczego? Pierwszy powód jest taki, że właśnie z księgarni, w księgarniach sprzedał się, prawie sprzedał się w całości numer Filozofuj poświęcony problematyce konsumpcjonizmu, ale jeszcze gdzieś go można znaleźć, no, na pewno go można znaleźć w internecie. Zachęcamy do czytania, bo jest to bardzo ciekawe. A drugi powód jest taki, że no, wyobraź sobie, Piotrze, że wczoraj byłem na takim spotkaniu, które no, miało być duchowe, a skończyło się konsumpcyjnie. Po prostu tak się obżarłem, że dzisiaj miałem duże trudności z dotarciem na egzamin. Prawda? Zresztą w tym numerze profesor Adam Grobler w swoim felietonie opowiada analogiczną sytuację, jak został zaproszony na przyjęciu, gdzie właśnie mówiono mu, że trzeba zjeść dużo potraw, żeby żyć na maksa, ale później są tego skutki. No dlatego porozmawiajmy już tak swobodnie, karnawałowo o konsumpcji i konsumpcjonizmie. Otóż no, ja przeczytałem praktycznie wszystkie teksty tego numeru i powiem, że streścić to można w trzech zdaniach. To znaczy są trzy nurty spojrzenia na konsumpcjonizm. I w tym numerze one się zaprezentowały. Pierwszy nurt to jest nurt krytyków, nurt krytyczny. Zjawisko konsumpcjonizmu jest zjawiskiem nowym i zjawiskiem złym. To jest taka koniunkcja. Tego wcześniej w historii nie było, jest to coś nowego i jest to ewidentnie złe. Po prostu mamy nadmiar przedmiotów do użytkowania, do zabawy i do no, korzystania. No, za dużo tego wszystkiego jest i my się w tym gubimy. Drugi to jest nurt, powiedzmy, obrońców czy realistów. Oni mówią, że to ani nowe, ani złe. Zawsze tak było, tylko było mniej możliwości do konsumpcji. Konsumpcja jest czymś normalnym, czymś ludzkim i nie ma się czemu dziwić i nie ma co tu przesadnie krytykować. No i trzeci nurt to jest nurt, powiedzmy, złotego środka, którzy mówią, nie wnikajmy, czy nowe, czy nie. Być może to jest nowe, być może grozi, ale to wszystko zależy od nas. To nie jest tak, że pewien system społeczny nam narzuca konsumpcjonizm, tylko po prostu my musimy wypracować sobie pewne cnoty, jak niektórzy to wprost nazywają, cnoty konsumenckie, to znaczy po prostu złoty środek, umiar, zwyczajny w umiar korzystaniu z dóbr tego świata, których mamy teraz no, większości ludzi w Europie, powiedzmy zachodniej czy środkowo-zachodniej, ma nadmiar i trzeba po prostu nauczyć się umiaru i wtedy będziemy żyć normalnie. Co ty o tym sądzisz? Który z tych nurtów jest tobie najbliższy? Więc mi trudno jednak zgodzić się z tym albo szczerze przyznać do tego, że żałuję, że stać mnie na pewne przyjemności i że mogę sobie na pewne rzeczy pozwolić. I rzeczywiście być może nawet nie tyle nowym zjawiskiem jest konsumpcjonizm w sensie, że teraz dopiero konsumujemy, a nigdy wcześniej ludzie nie konsumowali, ale skala tej konsumpcji w sensie dostępność, że przeciętny człowiek jest w stanie sobie pozwolić na tak szeroką konsumpcję, to chyba rzeczywiście jest zjawisko nowe. Jeszcze nasi dziadkowie przecież no, żyli w zupełnie innym świecie. Dzisiaj każdy z nas może sobie pozwolić na to, żeby sprowadzić z Ameryki Południowej yerbę albo z Japonii sencze. Tylko ja piję japońską herbatę. Tak, no mówię, to z jednego końca świata albo z drugiego końca świata i nie jest to żaden luksus, na który trzeba nie wiadomo ile zarabiać, żeby sobie móc na coś takiego pozwolić. I trudno mi dostrzec w tym coś z istoty złego, że możemy sobie pozwolić. Masowo pozwolimy, bo elity zawsze mogły sobie pozwolić, to prawda. Chociaż czasami nawet w dawnych czasach to nawet elity rzadko kiedy miały aż taki dostęp do tych dóbr, jak dzisiaj przeciętny obywatel właśnie kraju, na przykład Unii Europejskiej, może sobie na coś takiego pozwolić. Więc trudno mi w tym, że mamy dostęp do zdrowego jedzenia,
doszukiwać się czegoś z istoty złego, więc nie mogę się jakoś opowiedzieć po stronie tylko tych krytyków konsumpcjonizmu. No ale z drugiej strony no, nie sposób też nie zauważyć jednak złych stron konsumpcjonizmu. Pomijam już oczywiste wpływy, które są dzisiaj podnoszone na planetę, jak to niszczy środowisko, ale bardziej nawet te wewnętrzne, jak to niszczy samych konsumentów, o czym też za chwilę powiemy zapewne. Więc no, mi jakoś tam jest bliska chyba ta droga środka, no, że to dobrze, że mamy dostęp do takich rzeczy, ale to jak ze wszystkim, musimy z tego mądrze korzystać. No, najlepsze jedzenie, zresztą akurat wspomniany profesor Grobler wspomina znakomity film Wielkie Żarcie, więc nawet właśnie dobre jedzenie może się przerodzić w wielkie żarcie z różnymi niedobrymi już skutkami. A jedzenie przecież no nie jest samo w sobie złe, no ale bez umiaru może doprowadzić do czegoś złego. No i jak rozmawialiśmy wcześniej, no to dostrzegliśmy kilka właśnie paradoksów tych złej strony konsumpcjonizmu, nie, ale nie takiej w czambu potępiającej konsumpcję, że to jest coś nowego i z gruntu złego, ale jednak zjawisko powszechnej i trochę niepohamowanej konsumpcji no prowadzi do dziwnych konsekwencji. Tak, znaczy nasze spotkanie jest filozoficzne, czyli musimy, filozofowie uwielbiają paradoksy, więc spróbujemy to ubrać w kilka paradoksów i pokazać, że ze zjawiskiem konsumpcjonizmu wiąże się pewne problemy filozoficzne dotyczące człowieka, czy natury ludzkiej, prawda? I to jest istotne. Tutaj. Tak, bo jak mówimy, są te oczywiste problemy, mam nadzieję, że oczywiste, jak zniszczenie chociażby środowiska naturalnego, nieumiarkowanie w korzystaniu z pewnych dóbr, ale no to są problemy poważne, ale no powiedzmy mniej filozoficzne. No a właśnie skupmy się na tych filozoficznych. Jaki byś widział problem filozoficzny w takim rozbuchanym konsumpcjonizmie? Tak, zanim zacznę, to polecam oczywiście tekst Piotra Bartuli, jak zwykle można się śmiać i będą się śmiać i filozofowie, i ci, którzy nie filozofują. Właśnie relacja z galerii handlowej, jednej z największych w Polsce, z Krakowa, z okiem filozofa. Niesamowite właśnie, gdzie następuje śmierć Boga i śmierć rozumu, czyli ideały średniowieczne i ideały oświeceniowe tam umierają, prawda? Tak, na froncie Krakowskiej Galerii Krakowskiej. Ale wróćmy do paradoksów. Jednego paradoksu tam nie ma i nie ma jednego cytatu. To znaczy około 100 lat temu Max Scheler sformułował pewien paradoks, który chciałbym tutaj wyłuszczyć. Cytat można sobie znaleźć w internecie, ja to wyłuszczę po prostu własnymi słowami. Jakby ten problem już zaczął się nasilać, prawda? To jeszcze nie były takie czasy jak dzisiaj, więc ta konsumpcja nie była taka silna, ale już pewien model życia i pewne dążenie do produkowania i życia tym, co wyprodukowane, funkcjonowało. Więc Scheler mówi, że wkraczamy w epokę, który ludzie większość czasu poświęcają produkowaniu dóbr i zdobywaniu dóbr. No i to jest prawda. No, większość czasu to ludzie bądź siedzą w pracy, co wiąże się jakoś bezpośrednio, pośrednio z produkcją i to jest większość ich czasu, a dużą część pozostałego czasu poświęcają na zdobywanie tych dóbr, znaczy idą do owej galerii handlowej, prawda? Wtedy chodzili na przykład po różnych sklepach. I to zajmuje nam większość czasu, a nie brakuje już czasu na radowanie się tym, na cieszenie się tym. I to jest niesamowite, że ludzie są w pewnej pułapce. Tyle czasu poświęcamy, żeby zarobić, żeby sobie coś kupić, a potem poświęcamy masę czasu, żeby właśnie to kupić, no bo teraz musimy zastanowić się, czy to kupić, czy tamto kupić, a jak już kupimy, to musimy to serwisować, to musimy to naprawiać, wymieniać na model coraz lepszy, musimy to aktualizować, bo też ciągle się w komputerze włącza, że teraz musisz to zaktualizować, czy już, czy za godzinę i tak dalej, i tak dalej. Telefon, który miał nam pomóc w komunikacji, ciągle klika, że są jakieś kolejne powiadomienia, prawda? Kolejna reklama, kolejne sprawy.
I my to wszystko mieliśmy po to, żeby się cieszyć, a my się tego nie cieszymy, nie mamy czasu na to. I to jest wielki paradoks i wielki problem. Jest, jest rzeczywiście. Myślę, że każdy z nas widzi, że tak wiele z nas przecież tak funkcjonuje. Spędzamy rano masę czasu w samochodach dobrych, z klimatyzacją, z różnymi innymi udogodnieniami, żeby dojechać do pracy, w której pracujemy po to, żeby zarobić na ten samochód, właśnie na jego naprawy, benzynę, o której cenie nawet nie będziemy dzisiaj mówić. I tak, no brakuje nam czasu na cieszenie się. Zgoda, okej, okay, ale ja bym posunął ten paradoks jeszcze dalej, że nawet gdybyśmy mogli, i to akurat trochę jest w tym numerze zaakcentowane, nawet gdybyśmy mogli te dobra konsumować, mieli czas, to wcale nie musi nam to dawać radości, którą, jak sądziliśmy, właśnie konsumpcja tych dóbr będzie nam dawała. Radość, szczęście, przyjemność, nawet chociażby... Możemy sobie wyobrazić takie społeczeństwo ludzi, którzy już w zasadzie tylko konsumują, nie muszą pracować właśnie, bo wszystko zwaliliśmy na sztuczną inteligencję i inne urządzenia, które za nas to wszystko robią. My już naprawdę mamy dostęp na wyciągnięcie ręki do wszystkiego, no ale czy takie społeczeństwo rzeczywiście byłoby społeczeństwem ludzi spełnionych i szczęśliwych? No i mam wątpliwości. Dzisiaj tego jeszcze nie ma, bo jest ten paradoks, o którym ty mówisz, ale mamy rzeczywiście dużo więcej tych dóbr, ale nawet jak mamy czas się nimi radować, to bardzo często zaraz jak mamy jakiś nowy komputer czy telefon, to zaraz widzimy za pół roku wychodzi jeszcze nowszy i jeszcze nowszy. Albo sąsiad ma jeszcze szybszy samochód, albo jeszcze większy dom i cały czas chcemy coraz nowszych dóbr. I już nawet konsumpcja, nawet jeżeli je konsumujemy, mamy czas, to nie daje nam tej radości. W tej pięknej animacji Disneya, Pixara, Wall-E, no właśnie takie jest tam przedstawione społeczeństwo. To jest społeczeństwo ludzi, pamiętają Państwa, jeżeli Państwo nie widzieliście, to koniecznie Państwo obejrzyjcie. Tak. Przy okazji reklamujemy film, no ale również Twój tekst o tym filmie w numerze Filozofii. Ale polecam bardziej film niż mój tekst. W każdym razie to społeczeństwo jest społeczeństwem osobników, którzy konsumują, mają dostęp do wszystkiego. Tu jest inny tekst, ja akurat miałem na myśli inny tekst, który trochę o tym problemie pułapki szczęścia w ponowoczesności mówi. To jest też ten tekst. Ale nawet jeżeli to konsumujemy, nie daje nam to radości. To trochę członkowie takiego społeczeństwa trochę zaczynają przypominać ludzi, którzy znajdują się w słynnej maszynie doznań Nozicka. To jest taki słynny eksperyment myślowy, w którym pytamy się człowieka, czy gdyby go podłączyć do takiej maszyny, która będzie mu generowała różnego rodzaju przyjemne doświadczenia, jakie on tam sobie zaplanuje. Tylko on nie będzie już żył naprawdę, tylko będzie żył właśnie w takiej maszynie doznań, to czy by się decydował. I większość ludzi jednak czuje pewien opór, że to nie byłoby w jakimś tam sensie prawdziwe życie, a nie byłoby no właśnie szczęśliwe, nie dałoby tego spełnienia. Więc wydaje mi się, że to jest nawet jeszcze dalszy problem, że nawet gdybyśmy te dobra mieli na nie czas, to i tak niekoniecznie, jeżeli to jest na takim nadmiarze, niekoniecznie dawałoby to nam radość, którą liczyliśmy osiągnąć wskutek konsumpcji. No ale tu są dwie sprawy, to znaczy czy to jest to, że wpadamy w kolejną pułapkę, bo to co ty mówisz to jest pułapka postępu. To znaczy, bo jedni są nastawieni na przyjemność i tak powinno być naturalne, ale właśnie to jest bardzo dziwne, że ten system, który wykreowaliśmy wspólnie, można zastanawiać się od przyczyny społeczne, skąd on się bierze, że ludzie nie są nastawieni na przyjemność, tylko na postęp, że mają mieć coś już nowego, lepszego, prawda? I że przyjemnością jest właśnie nie odczuwanie czegoś, że ja to mam, że ja się tym bawię, cieszę, tylko przyjemnością jest, że mam coś nowego, prawda? I to jest chyba problem. No to jest jakaś, no byśmy mogli być kolejny paradoks, pułapka postępu po prostu, w którą wpadliśmy i pojawia się problem, czy ten postęp ma swój kres, czy powinien mieć swój kres. No to może warto się nad tym zastanowić, prawda? Owszem, tak możemy się pytać. No widzimy też, akurat jeżeli chodzi o elektronikę, mamy cały czas postęp i my widzimy doskonale ten postęp. Kiedyś się mówiło, że co 2 lata komputery tam, czy tam co rok podwaja się ich prędkość. No to nie może iść w nieskończoność. Takie wzrosty muszą mieć jakąś swoją granicę, chociażby czysto technologiczną.
Ale czy to jest rzeczywiście istota, że to tak bardzo nam zależy na tym, żeby to było coś lepszego, co mieliśmy poprzednio? Czy raczej bardziej chodzi o to, żeby mieć coś lepszego niż to, co ty masz? Żebym ja miał lepszy telefon niż ty masz? Może niekoniecznie, że ja czy ty. No tak. To znowu wracając do Lema, on mówi, że jest taka prawo rozwoju cywilizacji, które mniej więcej mówi tyle, że jeżeli coś można zrobić, to należy to zrobić. To jest przejście od móc do powinienem, jakbyśmy nawiązywali do starych problemów etyki. Przejście od móc do powinienem. Jeżeli pojawia się możliwość zrobienia czegoś nowego, co jest trochę lepsze pod jakim względem od tego, co przyjdzie, to trzeba robić. Jest jakiś taki nacisk, żeby właśnie to robić. Ludzie się nawet nie zastanawiają po co, tylko muszą wytworzyć nowe urządzenia. Tak, tylko ten sam Lem opisuje też takie społeczności, w których już w zasadzie osiągnęli tą granicę i stworzyli wszystko, co można. I to były społeczeństwa wcale nieszczęśliwe. To były takie istoty, które wyłączały się z interakcji z innymi. Wszystko ich już raczej nudziło. Nic ich nie interesowało. Tak. Nie chciały nawet komunikować się za bardzo z innymi istotami. Ani równymi sobie, ani tym bardziej niższymi. I właśnie tu mi się przypomniał Tatarkiewicz, ta słynna jego rozprawa o szczęściu, znakomita, klasyczna, ale tam się przypomniał taki jeden kawałek, którym Tatarkiewicz mówił, jak na rozumienie szczęścia wpłynęło ta sytuacja, kiedy misjonarze przyjeżdżali z krajów o niższym stopniu cywilizacji, czy biedniejszych, i opowiadali, jak tam ludzie żyją, czego nie mają, prawda, co my mamy. I z tych rozmów wynikało, że oni uważali, że ci ludzie są szczęśliwi. I Europejczycy się dziwili, jak oni mogą być szczęśliwi, skoro oni nie mają tego, tamtego i jeszcze czegoś innego. Jak można być szczęśliwym na takim poziomie cywilizacji? Czyli jednak posiadanie urządzeń technicznych nie jest warunkiem szczęścia. Warunkiem na pewno. I wydaje mi się, że ani nie jest koniecznym warunkiem, ani nie jest wystarczającym warunkiem. No to jest właśnie dziwna sytuacja. No ja pamiętam, bo wielu z naszych oglądaczy, słuchaczy, kolegów nie znają sytuacji życia bez telefonu komórkowego. Ja żyłem chyba większą część mojego życia bez telefonu komórkowego i byłem szczęśliwy. W pewnym momencie musiałem używać telefonu komórkowego. Oczywiście uważam, że jest potrzebny, zwłaszcza uratował życie ludziom. Niektórym były sytuacje, że bez telefonu komórkowego nie można było zawiadomić pogotowia, prawda? Więc w tym sensie okej. Ale w wielu innych sprawach to nie było konieczne. Ja widzę, że jest bardzo przydatne, ale myśmy żyli bez tego i byliśmy szczęśliwi. Tak, ja może nie połowę życia, ale pamiętam takie czasy, jeszcze funkcjonowaliśmy. Już byłem całkiem świadomy, a telefonów komórkowych w powszechnym użyciu jeszcze nie było. No ale jeszcze jest jeden paradoks, bo my mnożymy wiele paradoksów związanych z konsumpcją, z postępem i z konsumpcjonizmem. Otóż ten paradoks polega na tym, że wydaje się, że po co ludzie starają się mieć coraz lepszą technikę i więcej dóbr wokół siebie. Wydaje mi się, że po to, żeby mieć więcej czasu, żeby zająć się dobrami wyższymi, niematerialnymi. O ile przeskoczymy ten pierwszy paradoks Schillera. No tak, załóżmy, że go przeskoczymy i dojdziemy już do tej sytuacji, prawda? No ale taki powinien być cel. Ja rozumiem, że po to mam pralkę i zmywarkę, odkurzacz już teraz ten, który sam chodzi. Akurat takiego nie mam, ale... Ale niedługo będziesz miał. Właśnie kupiłem taki, co sam nie chodzi, więc trzeba odczekać dłużej czasu troszkę, ale po co to? Po to, żeby mógł więcej czytać, powiedzmy, czy żeby mógł rozwijać relacje osobowe w rodzinie, żeby mógł więcej słuchać pięknej muzyki, czy spełniać, nazwijmy te potrzeby wyższe, związane z nauką, związane ze sztuką, związane z religią, związane z relacjami międzyosobowymi. I po to by to było, tak się wydawało, więc wreszcie ludzkość to osiągnęło, wreszcie to mamy.
I jak bierzemy statystykę, to wcale to nie, z tego nie wynika, że większość ludzi rzeczywiście rozwija te wyższe potrzeby. Że po to nagromadziło to wszystko, nawet komputery, żeby właśnie korzystać z tych potrzeb wyższych, że słuchać wspanialszej, głębszej muzyki, żeby więcej czytać, żeby więcej się dowiadywać. Ja nie mówię, że nie ma tutaj postępu, bo jest, ale on jest nieproporcjonalny do tego, co byśmy się spodziewali, do tych środków, które otrzymaliśmy. No tak, ale na to można odpowiedzieć, że no a co jeśli, i to też zresztą tutaj w tym numerze jest wspomniane, co jeśli kogoś, no muzyka ta wyższa, tak nazwijmy, klasyczna, no męczy, nie jest dla nich przyjemnością. Czytanie powieści też nie sprawia im jakiejś wielkiej radości. No, sprawiają im przyjemność te, jak to nazywamy czasami trochę deprecjonująco, te niższe przyjemności. To wciąż są pewne przyjemności. Bo ja rozumiem to podejście, to jest pewna paradoksalność, coś tam, może coś o naszej naturze to właśnie mówi, no ale o tyle mniej to jest paradoksalne, że to wciąż może być zaspokojanie pewnych przyjemności. Nawet jeżeli to są niższe, ktoś po prostu nie ma wyższych, no z różnych powodów nie wytworzył, czy no po prostu ma jakieś tam inne potrzeby i dlatego tych wyższych nie realizuje. Czy nadmiar jest niebezpieczny dla tych, którzy no nie potrafią przejść, nazwijmy, na ten wyższy poziom, to dla nich jest niebezpieczny i może ich degradować. Natomiast dla tych, którzy byli niewolnikami wielu prac fizycznych, które musieli wykonać, żeby przetrwać no, mniej więcej w zdrowiu, w czystości i tak dalej, no to ten postęp może być wyzwalający, prawda? Może być, oczywiście, i często tak jednak jest, bo mamy dostęp szerszy i myślę, że dużo więcej ludzi korzysta z tej, no nazwijmy to właśnie, wyższej kultury niż korzystało z niej kiedyś, ale o tyle to jest mniej paradoksalny paradoks, jeśli mogę tak powiedzieć, że tutaj wciąż powiedzmy ta główna idea, że zaspokajamy jakieś potrzeby, konsumujemy coś, no wciąż może być realizowana, tylko że nie konsumujemy właśnie tych, no powiedzmy, bardziej godnych konsumpcji towarów, a konsumujemy to trochę mniej godne konsumpcji towarów. Wiesz, możesz pójść do bardzo wyszukanej restauracji, a idziesz jednak do McDonalda, no ale... No, pod warunkiem, że rzeczywiście ludzie idą, żeby odczuwać tą przyjemność, prawda? To prawda. Więc może zakończmy dwoma wnioskami. Pierwszy jest wniosek, że wniosek dotyczący sztuki życia i sztuki szczęścia, a także osiągania przyjemności. Epikur był takim mistrzem, który uczył, jak być, żyć przyjemnie, ale tak. Wcale nie mówił, że to ma zależeć od ilości dóbr. To raczej właśnie związa się z pewną postawą, tak. I pewnym umiarem i umiejętnością się cieszyć, cieszenia się tym, co jest, i czasami nadmiar może w tym przeszkadzać. No i drugi problem, no problem natury ludzkiej, że jednak jesteśmy jakoś bytami podwójnymi, osadzonymi zarówno w zwierzęcości, jak i w duchowości. W związku z tym to napięcie między jednym i drugim będzie zawsze w nas się pojawiało. I w związku z tym również będą się pojawiać takie paradoksy, jak te paradoksy konsumpcjonizmu, o którym dzisiaj mówiliśmy. I być może dlatego powinniśmy jednak szukać tego złotego środka, czyli próbować wykształcić w sobie jakieś cnoty konsumenckie. Jeżeli nie zniszczymy tej planety, na której żyjemy, no to są szanse, że te dobra konsumpcyjne jeszcze przynajmniej przez jakiś czas będziemy mieli. Nie przesadzajmy, to jeszcze dużo, trochę. Dużo czasu, spokojnie także. Ale to już otwieramy nowe problemy, tak. Do których na pewno w kolejnych odcinkach wrócimy. Dzisiaj serdecznie Państwu dziękujemy i popijając właśnie yerbę albo sęcze, życzymy Państwu udanego, nie wiem, weekendu, i tygodnia. Karnawału, prawda? Karnawału. I cieszmy się i bawmy, ale z umiarem. Ale z umiarem. Dziękujemy Państwu bardzo.